Witamy czołem i cześć. Dobry wieczór Państwu. Podły wieczór Państwu. Nie, to już było. Albo siema, albo inne powitanie. Co dziś? Postanowiliśmy nagrać odcinek specjalny. Wydanie świąteczne. A powitają Was chłopaki z szoferki i nocne marki. Witamy, witamy. Witamy. Co dzisiaj? Specjalne wydanie odnośnie zakwaszenia, odkwaszenia organizmu czy żołądka. Parę rzeczy Stanisław powie, dopowie, uściśli i powie wiele innych ciekawych rzeczy. Tak, Stanisławie? Zobaczymy na koniec, drodzy widzowie, czy to będzie ciekawe. Wy to ocenicie. Na tą chwilę bardzo ciekawe komentarze i pytania pojawiły się pod materiałem. To ja wyłączam 10. głos, bo zauważyliśmy, że jest takie brzęczenie, tak? Jak będę włączał, to włączę, jak wyłączę, to wyłączę, dobra? Okay. Wydanie świąteczne, widzicie, czapeczka jest. Stanisław jest bez czapeczki, bo jemu jest ciepło. Oddaję głos Stanisławowi. I się wyłączam. Witam jeszcze raz serdecznie, więc ze względu na pytania i komentarze zrozumiałem, że jesteście zaciekawieni tym tematem i wielu z widzów i widzek ma swoje ciekawe przemyślenia. To mobilizuje mnie do tego, żeby Wam w większych szczegółach przedstawić to, co ma niezwykle ważną rolę w naszym organizmie, właśnie ta równowaga. Mówiłem w poprzednim odcinku, żeby rozumieć się, drodzy widzowie, to dobrze jest uzgodnić znaczenie pewnych pojęć, bo tak jak w tym głuchym telefonie, z którego sobie żartowaliśmy z Arturem tydzień temu, tak właśnie jest często w rozmowach, prelekcjach, dyskusjach, dochodzi między prelegentami, widzami, nieraz do sporów. Pytania nie mają odpowiedzi, więc kilka takich uzgodnień. Co to jest ta skala pH? Co to jest w ogóle pH? Więc, drodzy widzowie, jeżeli w roztworze wodnym znajdują się, czy w większej ilości występują kwasy, to roztwór taki nazywamy kwaśnym. A jeśli zasady, to zasadowym. I teraz w pewnym momencie ktoś użył bardzo mądrego pomysłu i stworzył skalę. Od 1 do 7 w tym zakresie roztwory nazywane są kwaśnymi. Od 7 do 14 zasadowymi. Siódemka jest takim momentem równowagi, gdzie to pH jest ani kwaśne, ani zasadowe. I wynosi to wtedy 7. I teraz druga bardzo ważna informacja, że ta skala nie jest liniowa, tylko logarytmiczna. Czyli jeżeli jest zmiana pH o 1, a później znowu o 1, to nie oznacza to, że taka sama zmiana nastąpiła. Logarytmicznie to się wszystko zmienia. Więc to jest jedna bardzo ważna informacja, żeby później nie tłumaczyć, co jest czym. Kolejny element to takie nawiązanie do pytania pewnej widzki. Mam zgagę, co robić? No właśnie doprowadzić do tej równowagi. Tylko teraz jak najszybciej. Pierwsze, usunąć przyczyny, które tą równowagę zakłócają. I tutaj jedzenie.
Jeżeli, drodzy widzowie, zbliżają się święta, zechcecie z tych świąt zrobić święto brzucha i najecie się znowu produktów, które będą piekły, paliły, wzdymały, one w ustach będą bardzo przyjemne, wręcz narkotyzujące, ale w żołądku, w jelitach bardzo będzie trudno tym organom się uporządkować. W kolejnym odcinku będą rady, co w takich przypadkach robić. Przyjedziemy do Was jak pogotowie, ale lepiej, żeby ono Wam było niepotrzebne. Więc przestańcie spożywać zboża. O pszenicy to już nie wspomnę. Chleb, bułeczki, ciasteczka, to w ciągu kilkunastu minut w Waszych żołądkach zamienia się w glukozę. Ktoś pięknie policzył, chyba to był Andrzej Kawka, że szklanka mąki, dwie kromki chleba czy trzy, to jest 30 łyżeczek cukru. Tak. I wiele osób... O, czekaj. Wiele osób mu zarzucało, że jak to możliwe, szklanka mąki, 32 łyżeczki cukru. Zadzwoniłem do Andrzeja, poprosiłem go, napisał wyjaśnienie i później na zasadach wklej i kopiuj w te komentarze, gdzie były pod jego wykładem, to puściłem, także bardzo, bardzo, znaczy to jest wyjaśnione. Dzięki Stanisławie. Więc... zrezygnujcie z tych potraw, produktów, w których jest pszenica czy jakieś inne zboża, gdzie jest skrobia, najlepiej ze wszystkich węglowodanów. Jest wiele produktów, które można jeść, wielokrotnie mówiłem o tłuszczu, żółtkach, kiszonkach. Zróbcie sobie w te święta święto ducha, a nie tylko brzucha. Takie byłoby dla Was moje życzenie. Skorzystajcie z tej rady. Teraz jak sobie poradzić, jeżeli by to jeszcze nie odwróciło tego patologicznego stanu, który już w Waszym żołądku zaszedł, czyli zbyt małej ilości kwasów. Popijanie wody gazowanej, o której mówiłem w 10 odcinku, ale pamiętajcie o małych łyczkach, powoli, i żeby w tej wodzie było dużo wodorowęglanu, HCO3, taki bardzo niepozorny substrat, ale bardzo ważny i mocny bufor, więc... wodorowęglan, zapamiętajcie tą nazwę i ten symbol, poszukujcie jej na wodach i małymi łyczkami popijajcie. Drodzy widzowie, dzisiaj postanowiłem sobie troszkę takich podpunktów porobić, bo często moje wywody są zbyt głębokie i później brakuje czasu, by o kolejnych informacjach czy kolejnymi informacjami się z Wami podzielić. Więc taka krótka odpowiedź była z tą zgagą na zapytanie Wicki, a więcej szczegółów będzie w kolejnym odcinku. W jedenastce. W środę. Bo dzisiaj chciałem zgodnie z planem rozszerzyć czy pogłębić temat równowagi kwasowo-zasadowej i tego, czy mamy się odkwaszać, czy zakwaszać. Jeszcze taka jedna bardzo prosta rada na szybko przy tej wodzie czy przy posiłkach. Grudka, malutki kryształek soli na język. Ssać przed wypiciem wody, jak cukiereczka. Po wypiciu wody, przed jedzeniem, po jedzeniu, to jest najszybsza i najsilniejsza stymulacja słonym smakiem. Spróbujcie, podzielcie się w komentarzach swoimi sukcesami i powiedzcie, czy to Wam już wystarczyło, żeby
uspokoić swój żołądek, dokwasić go i przestać odczuwać ten przykry efekt, jakim jest zgaga, pieczenie i tak dalej. Jeszcze jedna krótka odpowiedź. Woda gazowana jest nie tylko w plastikowych butelkach, ale też jest w szklanych, więc drogi widzu, droga widzko, pytaliście o to. W szklanych butelkach, oczywiście, ja preferuję w każdej sytuacji szkło przed plastikiem i tam, gdzie można, to plastiku unikamy. I powiem wam, że to bardzo łatwo wychodzi, jak już człowiek tą zasadę sobie wybierze jako sposób na życie. Tak jak z jedzeniem. Jak zdecydujecie wybrać się nie jeść chleba, nie jeść węglowodanów, to po prostu stanie się to łatwe. A gdy będziecie tak się wahać, rozjeżdżać, to będziecie się tylko męczyć. Ale zawsze powtarzam i do Artura, i do was widzowie, że każdy może cierpieć ile chce. Możecie zjeść całego makowca, możecie się najeść tortów, bezów, klusek, naleśników nawet. Akutia? Wszystko możecie jeść. Każdy może cierpieć ile chce. Pierogi też? Nikomu niczego nie zabraniam, drodzy widzowie, także... No dobrze. Głębsze teraz wyjaśnienia. O skali troszkę już powiedziałem. Teraz kilka słów o tym, jak organizm tą równowagę próbuje utrzymać, jak to doskonale robi. Zanim jednak jeszcze te szczegóły zacznę zgłębiać, to chciałbym, drodzy widzowie, byście się nad kilkoma zdarzeniami czy procesami, które się rozgrywają w naszym organizmie, zastanowili razem ze mną. Tak pozornie one nie są związane z równowagą kwasowo-zasadową, ale tylko pozornie. Natomiast bardzo dobrze tłumaczą mechanizm, który wyjaśnia, jak rozumieć tą równowagę i na czym ona polega. Każdy z was miał zdarzenie, kiedy został bardzo mocno rozgrzany. Na przykład jak wchodzimy do sauny, to jest bardzo ekstremalne zjawisko. Organizm jest przez intensywne gorąco rozgrzewany i co się wtedy dzieje? Pocimy się. Organizm chce się schłodzić. Czyli my go nagrzewamy, a on się wtedy schładza. Druga sytuacja, gdy oblewamy się zimną wodą, wiele osób to robi, ja też to robię codziennie rano, to wtedy po takim oblaniu zimną wodą odczuwamy dużo więcej gorąca w środku. Czyli organizm na zimno reaguje wytwarzaniem ciepła. Przytoczyłem w poprzednim odcinku 10 informację Stanisława Kolbusza. Wapnowane, czyli alkalizowane gleby są coraz bardziej zakwaszone. Zarówno ziemia, jak nasz organizm wywołuje odwrotny efekt, jak my chcemy osiągnąć. Gdy tylko takie procesy w organizmie czy w ziemi się zanalizuje w całości, nie w kawałkach, to zaczynamy rozumieć, że gdy my próbujemy zalkalizować, jedząc alkaliczne substancje, nasz organizm będzie się zakwaszał. Ale gdy będziemy jeść kwaśne substancje, to on będzie się w kierunku alkalicznym przesuwał. Bardzo istotna sprawa jest, że tak jak w ziemi, tak i w naszym organizmie, w różnych częściach ciała jest różny poziom kwasów i różny poziom zasad, czyli to pH jest różne i nasz organizm pracuje
licząc od żołądka, od pH 1, 2, 1,5 do krwi, limfy, gdzie może być 7,4, 7,5. Gdyby bardziej został zalkalizowany, zaczynają się procesy chorobotwórcze. Właśnie polipy zaczynają rosnąć w środowisku alkalicznym. I teraz zwrócę się do Was, drogie widzki, do kobiet. Nikomu nie życzę takiej sytuacji, ale zwracają się do mnie o pomoc kobiety, które mają polipy w drogach rodnych. I co się okazuje? Czego tam brakuje? Pałeczek kwasu mlekowego. Brakuje kwaśnego środowiska. Jeżeli środowisko dróg rodnych jest alkaliczne, niedokwaszone, to zaczynają się w nim problemy. Pomyślcie nad tymi procesami i zastanówcie się, kto ma rację, kto rozumie, co mówi i kto wie, do czego to prowadzi. Bo rady, żeby odkwaszać organizm, prowadzą organizm w odwrotnym kierunku. Jeżeli skończą się jego zasoby, bo ziemia, gdy była żywa, tak jak pierwszy nawóz na żywą ziemię, tak jak pierwsze wapno na żywą ziemię, powoduje zwyżkę plonów. Ale potem, gdy zostaną zniszczone mikroorganizmy, mikrobiota, to zaczynają się problemy. Więc alkaliczny mocz to jest droga, by mieć problemy z drogami moczowymi. Od cewki moczowej przez pęcherz do nerek. Brak kwaśnego środowiska w drogach rodnych to droga do nadżerek, polipów. Brak kwasu w żołądku to cienka śluzówka, wrzody, niedomykające się zwieracze i zgaga, refluks i inne choroby, które medycyna leczy. Ale czy to jest proces zdrowienia? Zastanówcie się. I teraz, gdy już macie kilka moich obserwacji, bo ja właśnie obserwowałem, jak byłem dzieckiem, mamę, która dolewała ocet do krwi, obserwuję reakcję swojego organizmu, reakcje zwierząt. Zarówno temperatura wpływa na tą równowagę, ciśnienie, jedzenie, wszystko wpływa. Ale żeby zrozumieć, że nie możemy organizmu ani odkwasić, ani zakwasić, tylko możemy jak u konia resztki sił wykorzystać, żeby jeszcze przeżyć, to wtedy będziecie rozumieli moje słowa, że nie wolno się odkwaszać, że bezpieczniejsze jest zakwaszanie, czyli jadanie kwaśnych produktów, kiszonek w szczególności, bo to jest nie tylko kwas, ale i żywe mikroorganizmy. I teraz, drodzy widzowie, będąc przy tych kwasach, to należałoby też podać informację, że kwas kwasowi nie jest równy. Są kwasy organiczne, kwasy nieorganiczne, są silne kwasy, są słabe kwasy. I mówiłem o najważniejszym kwasie dla nas, kwasie węglowym, z którego, gdy jest go nadmiar, powstaje bardzo ważny bufor wodorowęglan, z którego, gdy jest go, czy w którym, gdy jest go mało, może zostać zmagazynowany dwutlenek węgla. To jest
jeden z buforów. I tutaj właśnie bym chciał na kilka buforów zwrócić uwagę, bo nawet w pytaniach i w komentarzach widzów pojawiło się coś na temat roli hemoglobiny, więc ja może nie wspomniałem w tym pierwszej części o równowadze kwasowo-zasadowej, o hemoglobinie. Hemoglobina, drodzy widzowie, jest jednym z najważniejszych buforów, ale najsilniejszym buforem jest wodorowęglan. Hemoglobina dlatego jest najważniejsza, bo jest najczulsza. Ona pilnuje bardzo wąskiego paseczka równowagi w naszej krwi. Bufor natomiast o nazwie wodorowęglan, HCO3, pilnuje równowagi już w większej przestrzeni. I w limfie, i w tkankach. To jest taka bardzo ciekawa, wspaniała wręcz substancja. Z zasadami reaguje jak kwas, a z kwasami jak zasada. Dlatego może ustalić bardzo mocną równowagę w przedziale od 4,5 do 7,5. Gdy zapas wodorowęglanu się kończy, to w przedziale 7,5 do 8 jony wapniowe zaczynają się zamieniać w kredę. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bardzo niebezpieczny stan. Może wtedy wystąpić zawał serca, mogą się zacząć budować polipy, a nawet zainicjować się może wtedy tworzenie komórek nowotworowych. Bo gdy podczas podziału komórki jest właśnie takie środowisko, to mitochondrium może się nie włączyć w nowej komórce i komórka pozostaje w pierwotnym stanie fermentacji, żeby wytwarzać kwas mlekowy, bo brakuje kwasów, bo środowisko zostało mocno zalkalizowane i bufor już go nie mógł zrównoważyć, ten właśnie wodorowęglan, który jest takim mocarzem. Ale musimy o tego mocarza, kochani widzowie, dbać i w pierwszej kolejności dba o niego nasz żołądek. W momencie, gdy żołądek wydziela dużo kwasu solnego, to jest bardzo mocny kwas. W porównaniu z kwasem węglowym to jest pikuś. Kwas solny mógłby strawić żołądek i żeby on nie został strawiony, w jego ściankach zostaje wytwarzany właśnie wodorowęglan. I on na tyle zobojętnia kwas solny, że nie dochodzi do strawienia żołądka. Więc żołądek jest pierwszym producentem wodorowęglanu w organizmie, czy takiego odzyskiwacza pełni rolę. Drugim bardzo ważnym, więc żołądek jest takim buforem. Drugim bardzo ważnym buforem są nerki. I one, filtrując krew, znowu oddzielają z niej ten bufor i wtedy w moczu już go nie ma. Natomiast gdy mocz jest bardzo alkaliczny i to, co mówiłem, zaczynają się wytrącać kryształy wapnia, z jonów wapnia, to wtedy mocz się staje mętny i wiele osób nieraz coś takiego u siebie zauważyło, właśnie wtedy, kiedy jest mocz alkaliczny. Nawet jeżeli byśmy zebrali ten mocz, to wtedy taki osad
się wytrąca. Ale tak normalnie właśnie, że jest biały, więc jest to bardzo niebezpieczne i należy rozumieć, z czego to wynika. Właśnie z tego, że system się zalkalizował bardzo za mocno i już nie ma tych buforów. To wszystko, co teraz powiedziałem, to włącza się na kolejnym poziomie, bo jeszcze wcześniejszym elementem, który nad wszystkim czuwa i jest najczęściej używany, to są nasze płuca. One pierwsze dokonują wymiany tego, co wdychamy i tego, co wydychamy. I teraz, jeśli one są albo nieprawidłowo nauczone oddychać, albo coś się w nich dzieje, że za dużo dwutlenku węgla wydalamy, to wtedy dochodzi do permanentnej zasadowicy. I to, drodzy widzowie, jest jedna z pierwszych przyczyn, jedna z najważniejszych przyczyn tego, że w naszym organizmie dochodzi do rozregulowania. Najwięcej na ten temat możecie się dowiedzieć z prac, książek i różnych dzieł jego życia. Butejko, taki z naszej wschodniej, zza wschodniej granicy pan, bardzo go szanuję, bardzo go cenię. Wiele rzeczy pomógł mi zrozumieć w temacie tej równowagi kwasowo-zasadowej. Z powodu niedoboru dwutlenku węgla mamy za mało kwasu węglowego, mamy za mało buforu o nazwie wodorowęglan i dochodzi wtedy, jeszcze raz powtarzam, do zasadowicy oddechowej. I w tym momencie organizm, żeby tą równowagę ratować, to zostawia kwasy z metabolitów, z metabolizowania tego, co zjadamy. I to kwas, ale jak powiedziałem kilka słów wcześniej, kwas kwasowi nie jest równy. I całkiem inaczej się rozkłada, wydala, działa kwas. Kwasy działają metaboliczne, a inaczej te, które możemy wytworzyć właśnie w wyniku prawidłowego oddychania. Jak oddychać, to będzie pewnie w innym odcinku, natomiast teraz zwracam uwagę, że większość organizmów jest permanentnie zalkalizowanych. I teraz, gdy będziecie dalej przy pomocy proszków jakichś zasadowych albo innych alkalizatorów doprowadzić do zmiany, to będzie to jeszcze odwrotnie działało, skręcone. Do bardzo ważnych buforów, oprócz hemoglobiny wodorowęglanu, drodzy widzowie, jeszcze należy mikrobiota, mikroorganizmy. Mówiłem już o tym w 10 odcinku, posłuchajcie, jak nie słuchaliście. Nie będę tego tematu na razie rozwijał. Wątroba, trzustka to też bufory. Te organy też, wydzielając swoje substancje, czy to żółć, czy sok trzustkowy, też pilnują równowagi, najbardziej w samych jelitach, w dwunastnicy, w jelicie cienkim, to się później przenosi wszystko na jelito grube, więc organizm sam dba o tą równowagę, tylko czego do tego potrzebuje? Zasobów, tak jak ziemia potrzebuje minerałów, próchnicy, która powstała przez działalność mikroorganizmów, tak nasze ciało, drodzy widzowie, potrzebuje tego, co kiedyś było czymś naturalnym i wszędzie dostępnym. Żywego jedzenia,
bez chemikalii. To wystarczy. Nie trzeba żadnych specjalnych działań robić. Wszystko natomiast, co przerobicie, podgrzejecie, zaprawicie konserwantami, czy kupicie już konserwowane, to wszystko jest martwe. I to sprawia, że organizm wyczerpuje swoje zasoby. I one mogą się kiedyś skończyć, ale wtedy nie pomoże wam, drodzy widzowie, żaden proszek zasadowy, ani żaden kwas. O to trzeba dbać, jak jesteście jeszcze w dobrej kondycji. Bo później naprawa trwa długo. Popsuć można coś bardzo szybko, chociaż to się nie dzieje szybko, my tylko tego nie zauważamy, że od 10 czy 20 lat jemy chleb, który nie jest chlebem, albo kasze, które już nie są kaszą, albo ser, który nie jest serem, albo masło, które nie jest masłem. Jadamy wyroby podobne do tych nazw. I one te zasoby zużywają, i tak jak ziemia. Jeżeli jest przez wiele lat czyniona martwą, to w końcu nie jest w stanie tej równowagi utrzymać. Więc myśląc cały czas, czy przypominając sobie te moje obserwacje, że gdy jemy kwaśne, organizm się sam alkalizuje. Gdy jemy alkaliczne, organizm się będzie zakwaszał, jeśli mu będzie brak zasobów, bo one zawsze w każdej sytuacji będą tą równowagę pilnowały i nie jesteście w stanie jej zmienić. Więc oddech, odpowiednie jedzenie i żywy, pożyteczny mikrobiom. To są trzy elementy, które gdy będą przez was prawidłowo rozumiane, dostarczane organizmowi, wykorzystywane, to wszystko będzie tak, jak kiedyś było. I tutaj przy tym pytaniu kiedyś, to przypomniał mi się jeden komentarz chyba Wicki, która stwierdziła, że zaczęła wreszcie słuchać, bo to, co my mówimy, jest takie normalne, co ona w życiu stosuje. A co ona stosuje? Pije wodę o dużym poziomie właśnie HCO3. Minerały pozyskuje z soków, nie z tabletek. I ona to czuje swoim ciałem. I jest to bliskie temu, co my mówimy. Drodzy widzowie, żebym się nie zgubił, następną karteczkę sobie przesunę. Tak, mówiliśmy. Może, Arturze, nasunęły ci się w związku z tym pogłębionym moim wywodem jakieś pytania, bo dla mnie to jest wszystko już zrozumiałe, ja to czuję, natomiast dla widzów jest takie pomieszanie, jak nieraz często sygnalizują. Ktoś mówi coś innego, tu nagle coś innego mówimy. Jakie tobie się nasuwają pytania, czy może wątpliwości? Wiesz co, czy wiecie co? Ja zrozumiałem to, co mówisz. Mówisz bardzo fajnym językiem, takim prostym. Tłumaczysz to łopatologicznie, dlatego ja tutaj w tym temacie, co mówisz, to nie mam pytań. Pamiętam tylko pytania tam, powiedzmy, z komentarzy, ale to chyba jeszcze nie teraz, bo jeżeli chodzi o zakwaszenie, odkwaszenie, to rzeczywiście wyjaśniłeś. Zacząłeś od samego pH
i po kolei jest to naprawdę, ja tak uważam, bardzo zrozumiałe. Okej. Drodzy widzowie, drogie widzki, zbliżają się bardzo szybko, może za kilka chwil, jak to oglądacie, będzie już Wigilia. Później będą dwa dni świąt. Życzymy Wam, życzę ja, pewnie od Artura będą oddzielne ode mnie. Będą razem, więc spokojnych chwil przy wigilijnym stole. Spokojnych i zdrowych pozostałych dwóch dni. Pamiętajcie, że brzuch jest ważny, więc nie traktujcie go jak worka na śmieci. Zaofiarujcie mu w te święta jak najmniej przetworzone produkty, wolne od trucizn chemicznych. Byście w zdrowiu i z radością dotrwali do nowego roku i weszli w ten nowy rok w jak najlepszej kondycji. Tego Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Artur się uśmiecha. Niech Wam gwiazdka świeci tak promiennie, tak z uśmiechem. Pod gwiazdeczką, żeby były prezenty, takie jak chcecie, żebyście byli zadowoleni, żebyście byli szczęśliwi. Odpoczywajcie, a to, co powiedział Stanisław, to dla mnie jest piękne. Niech to będzie święto ducha, a nie brzucha. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pewnie puścimy wydanie nasze specjalne w poniedziałek, także życzenia do Was dotrą na czas. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy, spokojnych, zdrowych świąt. Do zobaczenia. Do zobaczenia.